Dwóch młodych inżynierów ubiegało się o to samo stanowisko w firmie. Obydwaj mieli takie same kwalifikacje. Aby ustalić, którą osobę zatrudnić, kandydaci zostali poproszeni o napisanie testu przygotowanego przez kierownika działu. Obaj mężczyźni popełnili tylko jeden błąd na dziesięć pytań. Kierownik udał się do pierwszego z nich z informacją: Dziękujemy za zainteresowanie, ale zdecydowaliśmy się zatrudnić drugiego z kandydatów. Oburzony mężczyzna pyta. A skąd taki wybór? Obydwaj odpowiedzieliśmy poprawnie na dziewięć pytań. Podjęliśmy decyzję nie na podstawie poprawnych odpowiedzi, ale na pytaniu, na które źle odpowiedzieliście. A jak jedna niepoprawna odpowiedź mogła być lepsza od drugiej? To akurat proste. Twój konkurent napisał w pytaniu numer pięć: Nie wiem, ty napisałeś, ja także.